panu nie przerywałem. Debata polityczna RDC. Robert Uchniak, kłaniam się państwu i przedstawiam naszych dzisiejszych gości. Michał Szczerba, Platforma Obywatelska, witam serdecznie. Dobry wieczór. Mariusz Grajda, Polskie Stronnictwo Ludowe, witam serdecznie. Witam serdecznie, dobry wieczór. I jest z nami również Rafał Leszar, Solidarna Polska. Dobry wieczór państwu. Jerzy Budzyn, Ruch Palikota. Dzień dobry państwu. I Arkadiusz Iwaniak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Chociaż jeszcze jasno, może to dzień dobry trzeba będzie już teraz się przestawić na to powitanie, na szczęście. No tak, proszę panów, jak zwykle komentujemy najświeższe wydarzenia. Takim wydarzeniem ważnym w ubiegłym tygodniu był oczywiście 10 dzień kwietnia, rocznica katastrofy smoleńskiej. Mamy najrozmaitsze pozostałości po tym dniu. Jedno z nowszych doniesień na ten temat to chociażby informacja, że do prokuratury generalnej dotarło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza. Skierował je szef SLD Leszek Miller. Napisał, że poseł Prawa i Sprawiedliwości dopuszcza się przestępstwa, nie przekazując prokuraturze dowodów mających świadczyć o tym, że 3 osoby przeżyły rzekomo katastrofę smoleńską. Skąd pewność, tutaj do Arkadiusza Iwaniaka pytanie, że zespół Antoniego Macierewicza, czy on sam nie przekazuje dowodów do prokuratury? Podczas konferencji i wielu wypowiedzi pana posła Macierewicza padło, że on wie i nie powie. I taka to była trochę zabawa wchowanego. Wielokrotnie stawia tezy mało wiarygodne, bo przecież wiemy wszyscy, co się na 10 kwietnia 3 lata temu wydarzyło. Była to katastrofa lotnicza i nic ponadto. I myślę, że niech tak pozostanie i w ten sposób dalej żyjmy. Natomiast Antoni Macierewicz opowiada różne rzeczy, mniej lub bardziej stworzone. Myślę, że można było zrobić dwie rzeczy. Albo, tak jak w szkołach jest pedagog, tak w Sejmie zatrudnić psychiatrę. Ewentualnie można było tą sprawę przeciąć. Po pierwsze spekulacje, a poza tym myślę, że za chwilę jak gdyby zamknąć możliwość prowadzenia takich błędnych spekulacji, wprowadzenia w błąd polskiego społeczeństwa, po prostu skierować sprawę do prokuratury. Bo jeśli Antoni Macierewicz wie, ma jakieś informacje, uważa, że była to zbrodnia i ma dowody, żeby to potwierdzić, to skoro tego nie potwierdza, to niech wyjaśni to prokuratura, czy łamie prawo. A dlaczego akurat w tej formule się zastanawiam, bo tutaj 10 kwietnia był w studiu Antoni Macierewicz, on powiedział, że wszystkie dowody jego zespół przekazuje do prokuratury. Wszystkie dowody w sprawie, jakie posiada. No tak, ale prokuratura, przynajmniej na dzisiaj, i wszyscy jak gdyby urzędnicy państwowi twierdzą, że wszystko to, co posiadają i to, co jest wiarygodne, potwierdza to, co myślę większość społeczeństwa dzisiaj wie, bo 70% tak, z badań wynika, wie, że to była katastrofa lotnicza, niespowodowana mgłą, niespowodowana dwoma wybuchami, niespowodowana tym, że Tusk dogadał się z Putinem i wiele innymi bzdurami, które opowiada Antoni Macierewicz. Proszę państwa, przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj nie ma, mimo oczywiście wystosowanego zaproszenia, ale tak się zastanawiam, co jest najważniejsze po tej rocznicy. No to być może właśnie ta wersja, że 3 osoby przeżyły i no, tak jest stwierdzenie, konstatacja, że jednak dół, jaki jest między zwolennikami takiej czy innej teorii a propos 10 kwietnia, praktycznie jest nie do zasypania. Dariusz Grajda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanowni państwo, no to pokazuje jedno, że my zamiast łączyć się, to tak naprawdę wkraczamy w jakąś spiralę wciągania kolejnych instytucji i urzędów do gry politycznej pod hasłem katastrofa smoleńska. Przypomnę państwu, że komisja składająca się z kilkudziesięciu osób wynajęła kilkudziesięciu specjalistów, ustaliła pewne fakty. Te fakty są niezaprzeczalne. Społeczeństwo tak naprawdę tym tematem jest już zmęczone i tak naprawdę w całej tej dyskusji trzeba powiedzieć jedno, że politykom ten temat służy jako paliwo polityczne. Dzisiaj są 3 osoby, które przeżyły, a zaraz się może dowiemy, że ktoś się jeszcze gdzieś znajduje, kto żyje. To, wiecie państwo, to jest bardzo niebezpieczne. Ja uważam, że my powinniśmy tak naprawdę po pierwsze oddać szacunek i cześć tym osobom, które zginęły. Powinniśmy
jako społeczeństwo, jako Polacy obchodzić te uroczystości razem. A na dzień dzisiejszy to wygląda w ten sposób, że jedna prawda robi swoje obchody, inni robią swoje obchody i tak naprawdę społeczeństwo, ludzie, przeciętni ludzie, którzy codziennie chodzą do szkoły, uczą się, prowadzają swoje dzieci do przedszkola, czy martwią się o miejsca w żłobkach czy przedszkolach, tak naprawdę ludzie są zmęczeni i oczekują od polityków właśnie tej jednej decyzji, czy tej jednego podejścia wspólnego do tematu. Oczywiście to, że ktoś przeżył i tak dalej, no to jest, jak sami państwo się domyślacie, no to jest bzdura. No, trudno z tym nawet dyskutować i ja uważam, że zamiast poświęcać czas na tę dyskusję, powinniśmy rozmawiać o tematach naprawdę, naprawdę poważnych. Michał Szczerba, Platforma Obywatelska, no ale to prokuratura chyba wie, czy dostała jakieś dowody, czy nie, i mogłoby od razu ogłosić, czy będzie wszczęte śledztwo, bądź nie, po takim doniesieniu chociażby. Każda rocznica tej tragedii, tej katastrofy lotniczej jest bardzo smutna, no ale w tym roku była szczególnie smutna, ponieważ w rocznicę katastrofy Antoni Macierewicz rozpoczął swoją promocję swojego raportu, który wydała Gazeta Polska i sprzedaje po 30 zł naiwnym osobom. I to jest bardzo smutne. Też Prawo i Sprawiedliwość, które tak często mówiło nam Polakom o Katyniu i wspominało o zbrodni katyńską, jakoś nie stawiło się podczas 73. rocznicy w Lasku Katyńskim. Był minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, był szef kancelarii premiera pan minister Cichocki, był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego reprezentujący prezydenta RP pan generał Kodziej. Zabrakło tam polityków PiSu, nie było tam żadnego posła Prawa i Sprawiedliwości, nie było także wicemarszałka Prawa i Sprawiedliwości Marka Kuchcińskiego pod tablicą upamiętniającą jego kolegów, koleżanki, które zginęły w tej katastrofie. To jest smutne, że Prawo i Sprawiedliwość raz oddzielnie, politycznie tę rocznicę obchodzi, dwa, unika tych uroczystości, na których jest bardzo aktywne w roku wyborczym i jakoś tak można spojrzeć się na kalendarz, zobaczyć, że i w roku 2007 był prezydent Lech Kaczyński, byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a później jakoś ich brakło, można powiedzieć. Panie pośle, w tym roku też nikogo nie było. Panie pośle, a takie stwierdzenie, które padło z ust profesora Michała Kleibera, że czy nie byłoby dobrze, gdyby eksperci i ci, którzy współpracują z zespołem Macierewicza i ci związani z powstaniem raportu Millera, nie usiedli razem bez udziału polityków i nie porównali obu wersji? To byłby dobry pomysł według pana? No, mógłbym tutaj zdecydować, czy wspomnieć encyklikę Fides et Ratio, tak? Wiara i rozum. Znaczy, z jednej strony jest wiara w coś, co nie istnieje, w sensie pewnego mitu smoleńskiego, którym Antonika Macierewicz nas karmi. Z drugiej strony jest wiedza i jest rozsądek i są badania katastrofy lotniczej, które zostały przygotowane, które zostały opublikowane, które są dostępne, które mam nadzieję, że zespół doktora Laska będzie upowszechniał i na tego typu absurdy pseudozespołu pana Antoniego Macierewicza reagował i to chyba jest czas najwyższy. Ja szanuję profesora Kleibera, natomiast uważam, że jego pomysł jest dosyć nierozsądny, tak jakby filosemitów posadzić z antysemitami. Znaczy są dwa światy. Jeżeli nie ma zrozumienia co do pewnego zakresu wiedzy podstawowej, no to jest trudno o tym ludziom dyskutować. No dobrze. Na Rafał Fleszar, Solidarna Polska. Ja uważam, jeśli chodzi o to, o ostatnie rewelacje, które przedstawił pan Antoni Macierewicz, jeżeli byłby poważnym politykiem, to powinien pójść za ciosem i przedstawić te dowody, które ma na to, że trzy osoby przeżyły tą katastrofę. Żadnych dowodów do dnia dzisiejszego nie poznaliśmy, a już kilka dni minęło od tego czasu. Natomiast tutaj w pełni zgadzam się i Solidarna Polska też podziela stwierdzenie pana profesora przez pana cytowanego Kleibera, że w tej kwestii bez
zaangażowania ekspertów i wszystkich jakby stron, czyli zarówno zwolenników, jak i przeciwników zamachu, czy też katastrofy, nie jesteśmy w stanie już dzisiaj wyjaśnić, co tak naprawdę zdarzyło się wtedy w Katyniu. Jest potrzebna współpraca i rozmowa. Trzeba rzetelnie rozmawiać, przeanalizować jeszcze raz wszystkie dowody, bez patrzenia na to politycznie, czyli bez punktu widzenia PiS-u czy Platformy Obywatelskiej. Bo w tej kwestii od samego początku również rząd i koalicja mają sobie bardzo wiele do zarzucenia i niestety PiS w pełni z tego korzysta. Tak naprawdę to rządzący pozwalają na to, aby dzisiaj wokół tej sprawy narastało coraz więcej mitów i legend i aby właśnie pan poseł Antoni Macierewicz mógł wychodzić z takimi, a nie innymi rewelacjami. No dobrze, ale skąd się to wzięło? Bo na przykład dzisiaj mówi Jarosław Kaczyński, takie zeznania są o tych właśnie trzech osobach, które przeżyły. Były tego typu informacje. Mi też mówiono, że wśród trzech osób, które przeżyły katastrofę smoleńską, jest mój brat, oświadczył Jarosław Kaczyński. Na samym początku, z tego co mi wiadomo, z tego co ja sobie przypominam tamten sobotni poranek, to była cała masa sprzecznych informacji. Na początku w ogóle nie było wiadomo, czy rozbił się jak, czy rozbiła się maszyna wojskowa, która lądowała wcześniej. Nie było wiadomo, czy to było 130 ofiar, czy 190. Także pierwsze chwile po tej katastrofie to był kompletny miszmasz, co zresztą w Rosji jest bardzo często niestety zauważalne, nie tylko w tym przypadku. Natomiast tutaj Platforma Obywatelska i koalicja, pan premier Tusk od samego początku troszeczkę jakby niespecjalnie interesowali się prawdziwym pokazaniem tej relacji i zaprezentowaniem wszystkich punktów widzenia, zarówno zwolenników zamachu, jak i właśnie zwolenników katastrofy. I na dzień dzisiejszy to trzeba właśnie iść tak jak to powiedział pan profesor Michał Klejber, żeby porównać te dwie tezy i eksperci bez polityków powinni stwierdzić, która faktycznie jest bliższa prawdy. No tak, tu jeszcze dodam, że rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki mówi tak, ówczesny rzecznik MSZ-u pytany o doniesienia agencyjne, że być może trzy osoby przeżyły, mówi, że tych informacji nie potwierdza, a obecni na miejscu dyplomaci mówią, że nikt nie przeżył, powiedział Marcin Bosacki. Wracanie do niej po trzech latach jest niepoważne. Jerzy Budzyn, Ruch Palikota. No więc przede wszystkim cieszę się, że w końcu strona rządowa przestała dumnie milczeć w tej sprawie i w ostatnim czasie pan doktor Lasek, ale i również inni eksperci w telewizji próbują odnosić się do rewelacji zgłaszanych przez komisję pana Macierewicza. W związku z tym dla tych, którzy chcą słuchać, którzy właśnie kierują się rozumem, a nie wiarą, no to jest to coś, co może pozwolić jakiejś tam decyzji dokonać. No smutne jest to, że 30% społeczeństwa uważa, że to był zamach, a 30% tylko uważa, że to była katastrofa. No cała reszta się w jakiś sposób nad tym zastanawia i myślę, że o tą resztę warto powalczyć, dlatego że w gronie polityków zgody co do tego, czy to była katastrofa, czy to był zamach, no myślę, że już nigdy nie będzie. To znaczy za 50 lat dalej będą jacyś posłowie, którzy będą twierdzić, że był to zamach i na pewno będą tacy, którzy będą twierdzili, że to jest katastrofa. Ważne jest, co się uda zrobić w gronie całego społeczeństwa, żeby spróbować jakoś logicznie wytłumaczyć to, co się wydarzyło. Ja się dziwię w sumie Leszkowi Millerowi, nadzwyczaj racjonalnemu politykowi, że się w ogóle w to wdał. Ale może też właśnie przejawem tej racjonalności było powiedzieć sprawdzam. Więc z jednej strony się troszkę dziwię, z drugiej strony może tak właśnie trzeba było zrobić. Oczywiście to doniesienie do prokuratury niczego nie spowoduje, no bo przecież żadnych dowodów nie ma, więc trudno, żeby pan Macierewicz przekazał dowody, które nie istnieją. No i nic z tego znowu jak zwykle nie będzie, a Antoni Macierewicz nie jest takim politykiem, któremu nawet jakby się okazało publicznie, że nie wypowiada się nadmiernie rozsądnie albo że nie wypowiada się mądrze, żeby to na nim zrobiło jakieś wrażenie i żeby się przestał wypowiadać. No tak nie będzie, będzie się dalej wypowiadał. Dalej będą się różne mity tworzyć o elektromagnesach, o Helu, o różnych historiach. No więc to przecież poziom
poziom tego, ja który lubię fantastykę naukową, jak słyszę, co mogło spowodować ten wypadek, to jestem zdziwiony, że można mieć aż tak wielką wyobraźnię. Ale niech pan zwrócił uwagę, to podkreśla zresztą Antoni Macierewicz, że nigdzie, w żadnych dokumentach działalności zespołu nie pojawia się słowo zamach. Można powiedzieć, że zespół bada wersję, czy doszło do wybuchu, bądź serii wybuchów, natomiast słowo zamach tam nie pada. Ono jest co najwyżej w tle. No ale mówi Antoni Macierewicz, jeśli można, o wiarygodnych relacjach świadków mówiących o tym, że trzy osoby przeżyły. Znaczy można takie rzeczy, i takie rzeczy się mówiło po katastrofie, tak? Mieliśmy taką nadzieję, że część z naszych przyjaciół, kolegów i koleżanek przeżyło. Natomiast nie można po 3 latach, w 3. rocznicę, mówić de facto do rodzin ofiar, do rodzin ofiar, którzy zginęli w tej katastrofie lotniczej, takich słów. Znaczy to jest sianie pewnego niepokoju, pewnej niepewności. To jest tak naprawdę rozgrzebywanie tych ran, które już powinny powoli w jakiś sposób się goić. Ci ludzie powinni wrócić do normalnego funkcjonowania. A słuchając takich dziwnych polityków jak Antoni Macierewicz, oni nie za bardzo mogą sobie z tym poradzić. To jest pewien problem etyczny, takiego grania na emocjach, na uczuciach, na tych najbardziej intymnych sprawach osób, które pozostały same. Jeżeli Antoni Macierewicz mówi, że nigdzie nie pada słowo zamach, to jak nazwać to jego teorię o wybuchach? To znaczy, co wybuchło? I w wyniku czego wybuchło? No przecież jeżeli coś wybucha, to znaczy, że był ładunek wybuchowy. Jak był ładunek wybuchowy, to on tam nie przyleciał, tylko ktoś go przyniósł. No to cóż to miało być? Jeżeli się mówiło o rozpylonym helu, no bo przecież przypominam, że taka historia była, to znaczy co? Sam się rozpylił? No przecież nie ma go tyle w powietrzu. No, ktoś by go musiał rozpylić. No to byłoby to działanie celowe. Jeżeli ktoś doprowadza do katastrofy lotniczej w wyniku działania celowego, no to jest to bez wątpienia zamach. No czego się tu doszukiwać? No jeżeli powiedział A, to niech powie B. Natomiast tak jak teraz się przysłuchuję tej naszej rozmowie, to właśnie mi się to skojarzyło, że też o tym pomyślałem. No to jeżeli 3 osoby przeżyły, to gdzie one są? Znaczy co, Putin nie na Sybir wywiózł? No co się dzieje z tymi ludźmi? Czy oni umarli w szpitalach i zostali potem podrzuceni? No przecież to jakaś w ogóle paranoja jest. No. Proszę Państwa, to jeszcze słowa. Tak, ja myślę, że w całej tej sprawie chodzi między innymi o to, bo gdyby zespół się zebrał, postawił wnioski i tę sprawę skierował do odpowiednich organów państwowych, to by była sprawa zamknięta. Ale w całej tej sytuacji przecież nie chodzi o to, żeby złapać tego króliczka. Tylko żeby go Macierewicz będzie go gonił dotąd, dokąd to będzie tak polaryzować scenę polityczną, że PiS będzie miał ten wynik sondażowy, a potem wyborczy, jaki ma. Bo przecież to wyłącznie tylko o to chodzi. To jest żyrowanie na tragedii ludzkiej i to w sposób doskonały opanował Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, to rozumiem, że się nie zasypie ten podział, Dariusz Grajda? Nie zasypie się. Szanowni Państwo, to pokazuje tylko jedno, że tak naprawdę on będzie odżywał przed każdymi wyborami mocniej i ci, którzy będą go podnosili, są obłudni, mówiąc krótko i na temat, i oszukują ludzi, dlatego że 30% to jest bardzo dużo naszego społeczeństwa. Przypomnę, że do wyborów nie chodzi nawet 60%. Nie chodzi. Pamiętajcie, to trzeba wiedzieć o tym, że to przynajmniej połowa tych, którzy chodzą do wyborów. To jest taki podział, który sami sobie gotujemy tak naprawdę, on się już nie będzie przekładał tylko i wyłącznie na głoszone nawet racjonalne argumenty. Ludzie już nie będą słuchali tych argumentów, tylko po prostu się będą utożsamiali. Ja jestem za zamachem, ty jesteś przeciwko. Popatrzcie, co było z katastrofą w Gibraltarze. Po ilu latach są jeszcze przypuszczenia, wątpliwości, badania, wyciągania. No i to, co się mówiło, okazuje się, że to nie jest prawdą, tak? No i my sami też po 40 latach, ci, którzy dzisiaj słuchają tej dyskusji, nie będą wiedzieli, jaka jest prawda, tak? Proszę Państwa, to tak a propos jeszcze, jak już słowo wybory padło, to ja tylko zacytuję najnowszy sondaż TNS Polska. No, gdyby się w niedzielę miały odbyć wybory, to PO 28%, Prawo i Sprawiedliwość 24%, SLD 7%, PSL 6%, Ruch Palikota 6%. Tak to wygląda jak na razie. No to my w tą niedzielę nie chcemy wyborów, chcemy za 2 tygodnie. Jak będzie, większa, jak będzie pogoda, więcej, tak. No tak. Ale była dosyć ładna pogoda akurat. No i były wybory na Śląsku.
w tą niedzielę? No, 5 nawet... stopni, panie redaktorze. Ja byłem przygotowany na prognozę pogody z sobotniego wieczoru i zachęcony sobotnimi porządkami, które... To panu wierzył, że telewizja mówi prawdę. Wie pan, właśnie uwierzyłem w to. To trzeba było w radiu prostu... słuchać w prognozie pogody. A następnym razem będę radio dla ciebie słuchał. No właśnie, a poza tym takie pytanie, jakby Europa Plus była w tym sondażu. To sygnał, że po utworze zmienimy temat. Polityczna RDC. Proszę panów, a teraz przypomnienie następującej sprawy. Aleksander Kwaśniewski zaprosił SLD do udziału w projekcie Europa Plus, który buduje wspólnie, a na przykład z Januszem Palikotem. Wcześniej Aleksander Kwaśniewski oświadczył, że na kongresie lewicy powinien być Janusz Palikot. Z kolei szef SLD Leszek Miller powiedział, że nie zamierza brać udziału w żadnym spotkaniu, w którym uczestniczyłby również lider ruchu Palikota. A jednocześnie przypomnienie, że Ryszard Kalisz nie tak dawno musiał opuścić szeregi sojuszu, oświadczył, że tworzy własny projekt polityczny. Do końca kwietnia powołam stowarzyszenie, które będzie jednym z filarów listy Europy Plus do Parlamentu Europejskiego. No dobrze, to dlaczego tak absolutnie bez ruchu Palikota? To już tak będzie do końca tych wzajemnych zaproszeń? Pytam Arkadiusza Iwaniaka. Jeden dzień dłużej. Ale nieprawdą jest, że my mówimy, że bez ruchu Palikota. My mówimy ruch Palikota tak, bo jest tam wielu dobrych, myślących i wierzących tylko bez samego Palikota. Tylko chodzi o Janusza Palikota. Tu jest jak gdyby, to nazwisko jest w kontrowersji i to wielokrotnie powtarzaliśmy, bo przecież Janusz Palikot na pewno nie jest człowiekiem lewicy i mówiąc kolokwialnie, nie ma serca po lewej stronie, tak? Bo nie ma. Lewica stała się produktem, który on przejął. Dzisiaj go próbuje promować, próbuje go sprzedać, mówiąc w sposób marketingowy czy też biznesowy. I tyle. Kongres lewicy ma być kongresem lewicy społecznej. Ma pokazać pewne priorytety dla państwa. I ma pokazać, że lewica, wszystkie organizacje, które myślą w sposób lewicowy, prospołeczny, mogą się spotkać i rozmawiać. Natomiast Janusz Palikot na pewno do tej grupy nie pasuje i tylko tyle. I jeszcze wracając do słów Aleksandra Kwaśniewskiego, to myślę, że było stwierdzenie takie, co zresztą na konferencji prasowej później powiedział, że namawiał do tego, żeby był ruch Palikota, bo jeśli to ma być cała lewica, no to powinien być ruch Palikota. No i pewnie dobrze by było, gdyby był sam Janusz Palikot. Ale myślę, że tak się nie stanie. No dobrze, ale to nie jest takie mało eleganckie, bo tak, zapraszacie członków ruchu Palikota, jak rozumiem, ale samego Palikota nie zapraszacie. Czyli tak, drodzy państwo, możecie do nas przyjść, razem z nami się w jakiś sposób połączyć, ale musicie zostawić swojego lidera na zielonej trawce. Zaprosiłby tak? pan do domu kogoś, kto mówi, że ma pan krew na rękach? A Janusz Palikot to mówił. Jeszcze niedawno. Zresztą Aleksandrzyk właśnie, który poza chorobą filipińską ma jeszcze kataraktę w postaci w pamięci, więc nie, przecież Janusz Palikot to mówił, tak? Miller, Kwaśniewski odpowiadają za to, co się stało. Była słynna konferencja prasowa, wyjazdowa Janusza Palikota, więc takich ludzi się po prostu nie zaprasza. Te głupoty, które opowiada Janusz Palikot, brednie wręcz, świadczą tylko i wyłącznie o nim. Natomiast tu siedzący przedstawiciel ruchu Palikota i wielu innych, to ludzie naprawdę myślący w sposób lewicowy, prospołeczny. No ale warto z nimi rozmawiać. Politycy różne rzeczy mówią. No w ogóle ludzie różne rzeczy mówią, potem się wycofują, no tak, zapominają, co powiedzieli. Zapomina, co powiedzieli. Gdzie jest granica obrażania? No dobrze, dobrze. Jerzy Budzyn, ruch Palikota, to czuje się pan zaproszony? To znaczy... właściwie nie wiem, od czego zacząć. Chyba od tego, że do mojego kolegi się zwrócił: Arkadiuszu, nie idź tą drogą, nie wchodź w buty tych, którzy jąszą, bo to bez sensu. Natomiast jeżeli chodzi o sam kongres, no jeżeli to będzie kongres lewicy społecznej, to na pewno warto na nim być. Jeżeli to będzie kongres SLD, no to powinni na nim być członkowie SLD. I w zależności od tego, co się na końcu tej drogi wydarzy, no to albo będzie sensowne być na tym kongresie, albo nie będzie sensowne na nim być. I tyle jak gdyby w sprawie tego kongresu. Jest
Jest rzecz ważna, która dotyczy lewicy jak mało co. To znaczy, lewica to jest zawsze taka część społeczeństwa, która broni wykluczonych. No, po raz pierwszy, odkąd pamiętam, zdarza się przypadek, że lewica wyklucza. No to nie jest mądre. To nie jest mądre i jak to będzie wyglądało w ostatecznym rozrachunku, jeżeli okaże się, że na kongresie lewicy z zaproszonych prezydentów pojawi się jedynie Lech Wałęsa na przykład. No to już też nie będzie, też będzie to taka dziwna lewica się spotka w tym miejscu razem z Lechem Wałęsą, albo z całym szacunkiem przewodniczący Solidarności, pan przewodniczący Duda, który na przykład się tam pojawi i nie wiem, no rozumiem, że będzie nauczał. A on nie jest lewicą? No, Związek Solidarność nigdy o sobie nie powiedział, że jest lewicowy. W związku z tym, jeżeli jest, to bardzo dobrze. Ale no, są takie partie, które nigdy nie mówią, że są lewicą, ale też są lewicą. No tak, ale ten związek akurat dokładnie odwrotnie o sobie mówi. Więc co jest pewnym zachwianiem, bo to pewnie jedyny związek zawodowy na świecie, który o sobie mówi, że jest prawicowy, a nie lewicowy. No ale niech tak będzie. No jeżeli taki jest sposób myślenia o samym sobie, no to cóż można z tym sobie, co można z tym zrobić? No nic, no po prostu uważam, że nie jest dobrze, jeżeli się wyklucza i nie jest dobrze, jeżeli się pozbawia różnorodności. Natomiast na Ryszarda Kalisza i jego stowarzyszenie oczywiście czekamy, gdyż to w sposób zasadniczy Europę Plus może wesprzeć i wspomóc. I to przede wszystkim środowiskiem, do którego mam wrażenie do tej pory Europa Plus nie za bardzo mogła dotrzeć, a teraz przy pomocy Ryszarda Kalisza pewnie dotrze. No więc... Jeśli można, panie redaktorze, słowo, ja myślę, że, bo to akurat kolega zacytował pewną rzecz, myślę, że warto dopowiedzieć, myślę, że sami dojdziecie do wniosku jako Europa Plus, że Janusza Pelkota trzeba wykluczyć, bo on po prostu obniża loty. To miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. No, ta cała historia może pokazywać, zwłaszcza z tą Europą Plus, że tak jak w jednym sondażu wy macie nieco mniej i to są być może właśnie ci lewicowi wyborcy, którzy jednak na Aleksandra Kwaśniewskiego oddaliby swój głos. Obojętnie, jakbyśmy nie patrzyli na sondaż i na rodzaj wyborów hipotetycznych oczywiście w tym momencie. Ja w ogóle jestem zafascynowany tym kongresem, który ma się odbyć, bo o tym kongresie tak dużo się mówi, że nawet szukam jakichś wątków rocznicowych i rzeczywiście w 1948 był kongres jednoczeniowy PPS-u i PPR-u i wyszła z tego PZPR. Mam też czasami wrażenie, że Leszek Miller wyklucza, no bo jeżeli ktoś nie był w PZPR, to oznacza, że nie jest człowiekiem lewicy. Więc myślę, że to są te same tradycje, które lewica głosi. Dużo jest mowy o różnych stowarzyszeniach lewicowych, ale nikt nie mówi o jakimś programie, o wartościach, o celach. Lewica zajmuje się sama sobą i to jest chyba jednak dosyć przykre, że nawet po lewej stronie wydawało się, że czasami racjonalniejsze niż po prawej, nie ma takich partnerów, z którymi można rozmawiać o Polsce, o sprawach istotnych, o sprawach modernizacyjnych, o sprawach nawet konkretnych propozycji. Albo się składa wnioski o wotum nieufności, albo się dyskutuje o tym, czy ktoś ma być na kongresie, czy też nie. I myślę, że Polacy to odpowiednio ocenią. No dobrze, a teraz Polskie Stronnictwo Ludowe, Dariusz Grajda. No, szanowni Państwo, no, jesteśmy świadkami ewidentnej rywalizacji o przywództwo pomiędzy Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim i w naszej ocenie to łączenie lewicy dokonuje się na razie poprzez dzielenie i im dłużej będzie trwało to dzielenie, to uważam, że tego połączenia i silnej lewicy w Polsce nie będzie. Trzeba również o jednej rzeczy pamiętać, że no jasne, no to jest pewien projekt polityczny ustawiony na wybory do Parlamentu Europejskiego w następnym roku, potem może na wybory samorządowe i na pewno jest to próba również testu sprawdzenia przez i Aleksandra Kwaśniewskiego, na ile jest jeszcze popularny w społeczeństwie i na ile jakiś
jakikolwiek projekt polityczny z jego nazwiskiem i przyniesie efekty polityczne, ale w mojej ocenie to na samym końcu i tak może to się zakończyć w podobnym stylu, jak przypomnę, kiedyś była taka inicjatywa LID. Lewica i demokraci. Dokładnie, tak, lewica jest. I demokraci. Wtedy wszyscy państwo dokładnie pamiętacie, jak to się zakończyło. No, nie było to najszczęśliwsze. A poza tym te wszystkie działania to tak jakby pokazują, nasuwa mi się takie skojarzenie z taką starą kwoką, która chce mieć jak najwięcej jajek, żeby wysiadywać i tak ogarnia, podnosi się, a tam na tak naprawdę tych jajek nie ma. To kto jest tą kwoką? No, to niech każdy sobie dopowie, no. No dobrze, no dopowiadamy w takim razie. Szkoda, że nie padło. Radio to forma ulotna, no, niestety. No dobrze. Rafał Fleszar, Solidarna Polska. Ja uważam, że w Polsce mamy bardzo dziwną lewicę ze względu na naszą historię, na przeszłość naszego kraju. W Polsce po roku 89 narodziła się lewica stricte kawiorowa, która niestety cały czas trwa i zajmuje się tak naprawdę sobą, zajmuje się swoimi członkami, zajmuje się panem Palikotem, panem Kwaśniewskim, panem Millerem, nie zajmuje się natomiast problemami Polaków. Ja osobiście nie wierzę, że Kongres Lewicy Społecznej będzie miał coś wspólnego ze społecznym prócz nazwy. Myślę, że to będzie wydarzenie medialne, które zostanie bardzo dobrze nagłośnione. Zresztą już dzisiaj jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało, a już wiemy, że będzie i wszyscy o tym mówią. Natomiast nie będzie to miało nic wspólnego z programem dla społeczeństwa i dla polepszenia warunków bytu naszych rodaków, Polaków, tak. Natomiast będzie właśnie okazją do tego, by pokazali się panowie Miller, pan Kwaśniewski, pan Palikot pokaże się, że jest albo że go nie ma. I tak naprawdę na tym to się skończy. No dobrze, to jak już jesteśmy przy lewicowości, to proszę bardzo, jest szansa wykazać się teraz lewicową wrażliwością. No bo tak, dzisiaj na przykład mieliśmy w naszym poradnym programie okazję gościć jedną z mam, które walczą o roczny urlop macierzyński, który im nie przysługuje, bo urodziły dziecko przed 17 marca. Trwa spotkanie w tej sprawie z panią poseł Małgorzatą Kidawą-Błońską. Pytają ją, dlaczego zostały pokrzywdzone. Zresztą tak chodzą od nasza do kajfasza. U prezydenta były, u ministrów były, najrozmaitszych polityków. No i mówią tak, no wszyscy wyrazy poparcia przekazują, ale jakby sprawa załatwiona nie jest. A trzeba było mierzyć w 17 marca. A na dodatek jeszcze mamy no, do tego inne kwiatki. No na przykład rząd miał przekazać samorządom 320 milionów na przedszkola. Wtedy ta symboliczna złotówka za 6 i 7 godzinę nie tylko byłaby możliwa. Do tego jeszcze dzisiaj debata o przenoszeniu eksmitowanych rodzin do kontenerów na Bemowie, z tego co pamiętam, a chociaż to nie jest jedyna dzielnica, która się nad tym musi zastanawiać. No dobrze, to takie jedno pytanie. I zacznę oczywiście od pana posła Michała Szczerby. Czy to oznacza, że rząd tak naprawdę nie ma polityki rodzinnej? No myślę, że rząd ma tę politykę, chociażby dlatego, że sam pan redaktor wymienił projekt, który zrealizowaliśmy i wprowadziliśmy w życie, czyli wydłużone urlopy i macierzyńskie, i tacierzyńskie. No dobrze, a dlaczego? Proces legislacyjny ma to do siebie, że ustawa jest uchwalana, później w jakimś okresie ustalonym przez Sejm, a nie przez przecież czarodzieja, wchodzi w życie i ta ustawa wyszła w życie, nie obowiązuje od konkretnej daty, marcowej daty, no tak, dobrze, od 17 stycznia, z tego co dobrze pamiętam. A te miliony na przedszkola? I rząd przekazuje mnóstwo pieniędzy na przedszkola i te środki zostały zainwestowane i w przedszkola, i zostały zainwestowane także w przygotowania dla 6-latków, którzy rozpoczną już wszyscy od 2014 roku naukę w szkołach podstawowych, tak jak ich rówieśnicy w krajach Unii Europejskiej byśmy dotychczas tak, poszkodowani w tym zakresie. Jeśli chodzi o przedszkola, no to też będzie zrealizowane. Rozumiem, że to jest jakieś opóźnienie. Jest jakieś opóźnienie, natomiast... A może minister finansów nie pozwolił? Bo to rząd może różne rzeczy chcieć, ale Ministerstwo Finansów mówi, nie ma pieniędzy i koniec. I to się okazuje, ja to tak od lat zresztą, że Ministerstwo Finansów rządzi tym krajem. Zawsze jest, prawda? I strona dochodowa, i strona wydatkowa. Być może po tych pierwszych, po pierwszym kwartale 2013 roku
tego procesu akurat nie uruchomiłem w tym terminie, który zakładaliśmy. To się zdarza, że są, no, ja rozumiem, że są pomysły, ale Ministerstwo Finansów mówi, że ale nie można. Jak pan redaktor widzi, w kontekście chociażby wydłużonych urlopów macierzyńskich oraz, co podkreślam, także wprowadzenia urlopów tacierzyńskich, których nie było wcześniej. W tej chwili rodzice sobie mogą wybrać, które z nich prowadzą. Nie, nieprawda. Nieprawda. Musi pójść matka, żeby ojciec mógł skorzystać potem. Gdzie matka musi pójść? Musi pójść na urlop, a potem dopiero może ten urlop odbywać. No to wiadomo, że w pierwszym okresie matka musi. Ale musi. Nie to, że może. Ja chciałbym pójść na tacierzyński, ale zdaje się, że raczej matka nie karmi. Wydaje mi się, że... Jak to matka nie karmi? Znaczy, raczej ojciec nie karmi naturalnym pokarmem. Wydaje się, że to jest chyba racjonalne. Warunkiem wzięcia tacierzyńskiego jest macierzyński matki, no, że musi. Ale i to jest jeden dzień, dwa dni, miesiąc, tydzień? Nie, no widzisz w ogóle, pan, tak? Urlop? Tak, w ogóle, żebym ja na przykład poszedł jako ojciec karmiący, no to niestety muszę najpierw wysłać żonę. Na tydzień na przykład, tak? No, nie, no w ogóle, no. Muszę wysłać na taki urlop, dopiero ja mogę wziąć. Czy myślę, że nie jest... Nie... No dobrze. Zostało to sprawdzone. To już jest jakby... Dobrze, panie pośle, pan zobaczy, to tak właśnie pana funkcjonuje, matka pierwszych, jak pana to będzie dotyczyło. Trzech miesięcy, a my o no procedurze, dobrze, tak. No dobrze, ale to głos przekażmy dalej. Dariusz Grajda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie ma ten rząd polityki ma ministra rodzinnej? Przede wszystkim dobrego. No, panie redaktorze, no ja jest panu gratuluję, jeśli pan chce wziąć urlop tacierzyński, no to bardzo dobrze i ja zaznaczam, że tatusiowie też mogą karmić. Mieć tylko butelką, tak? No, no ale pan poseł sobie mówi, że no nie, no, nie karmi. Ja no przypominam sobie te piękne no chwile, nie, chyba, kiedy swoje nie, dzieci no powaga, jest ta polityka butelką, czy nie? Tak? No, jest ta polityka czy nie? Oczywiście prorodzinna, ale na pewno ona nie jest wystarczająca, bo każdy z nas dostrzega pewne mankamenty i problemy. Nic w życiu nie jest tak dobre, żeby nie mogło być lepsze i to, wie pan, panie redaktorze, trudno rozmawiać o jednej sprawie w od całości. Przypomnę, że pan dotyka tematu matek pierwszego kwartału, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, jaką mamy ofertę dla seniorów, dla osób, które chciałyby być aktywne, które chciałyby być potrzebne społeczeństwu, a de facto nikt, przynajmniej szeroko, nie mówi, nie kieruje do nich jakiejś oferty. No, Wydział Polityki Senioralnej powstał w ministerstwie. No dobrze, no, Ale jeszcze się... uważam, że generalnie oprócz samego zachęcania do podnoszenia dzietności w naszych rodzinach, to z drugiej strony musimy równoważyć i dawać inną ofertę kolejną seniorom, żeby oni też się czuli potrzebno. Być może wprowadzenie, usankcjonowanie opieki dziadków nad dziećmi i wprowadzenie jakiejś formy gratyfikacji dla tych dziadków ale przyniosłoby... Nie wiem, czy pan wie, ale to jest możliwe w ramach niani. Natomiast babcia lub dziadek może być nianią. Zaraz panowie będziecie mogli, ale zaraz będziecie mieli tutaj to głos i będziecie... Widzę te tłumy, które z tego korzystają, ja tak? No, panowie, powiedzmy sobie też jeszcze jedną prawdę. Na ile becikowe wpłynęło na wzrost dzietności? Na wzrost becików. Na wzrost becików na pewno wpłynęło, tak? No nie. No nie wpłynęło. Nie wpłynęło. W związku z tym trzeba sobie jasno powiedzieć, że jakbyśmy to nie mieli jest... godzinę, to bym powiedział, jak teraz wygląda procedura uzyskania becikowego, wie pan? Pan redaktor jest ekspertem. To jest pan naprawdę... No pan redaktor za chwilę będzie miał być. Ja pamiętam, że tylko musiałem wniosek. Tak wyglądała wtedy procedura uzyskania becikowego i nie było innych ograniczenia z tego, co wiemy. Tak, to od 1 stycznia są ograniczenia dotyczące dochodowości rodziny i te pieniądze, które zostały zaoszczędzone na tym becikowym, zostaną przekazane na żłobki. Taka czyli jest... co, mamy taką politykę, tak? Uważam, że rząd ma, aczkolwiek nic nie jest w życiu doskonałe, żeby nie mogło być lepsze. Ma rząd taką politykę, czy nie? Absolutnie. W dniu dzisiejszym w Polsce polityki prorodzinnej nie ma. Platforma nie ma absolutnie żadnego pomysłu dla rodzin wielodzietnych, dla młodych małżeństw. Nie ma żadnego wsparcia. Ja jestem... A czy któryś rząd miał? Na pewno były rządy, które miały lepsze
niż ten sposób pani wsparcia, który jest obecnie. Kraskowska, tak, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości? W dwudziestoleciu Polski byli tacy ministrowie, którzy mieli jednak lepsze podejście niż ma już druga kadencja waszego rządu. My o kawie, a pan Ja jestem młodym człowiekiem, jestem od półtorej roku w związku małżeńskim. Oboje z żoną jesteśmy na umowach śmieciowych. Przed nami jest jeszcze 29,5 roku spłaty kredytu mieszkaniowego, bez żadnej gwarancji pracy, panie. Bez niczego. Dobrze, ale pan mi powie, jakie teraz jest wsparcie dla takich małżeństw, które są większością dzisiaj w Polsce. Dziadkowie nie będą mogli nam pomóc, ponieważ do 67 roku będą pracowali. Nie ma urlopu rocznego. Na zleceniu jest. No ale zlecenie to nie jest umowa śmieciowa, panie pośle, bo ona jest ozusowana. No. Mówimy o umowach, które są nieozusowane. Jesteście mistrzem świata we wprowadzaniu tych umów. W związku z tym na tych umowach nie ma rocznego urlopu. To tak między nami, ale to przybywaj. Dokładnie tak, ale również cała reszta umów, również umowy, które są na czas nieokreślony, to też są zawierane z reguły na bardzo krótki czas i bardzo rzadko przedsiębiorcy... Określony, tak, i bardzo rzadko przedsiębiorcy przestrzegają tego, żeby te umowy później były przedłużane, ponieważ są zrywane, później są zawierane umowy zlecenia i tak dalej, i tak dalej. Także niestety na dzień dzisiejszy nie ma żadnej polityki prorodzinnej, która by zachęcała młode małżeństwa i młodych ludzi do powiększenia rodzin. Arkadiusz Iwaniak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest polityka prorodzinna w naszym kraju? Najlepiej było widać właśnie z wypowiedzi przedstawicieli koalicji rządzącej dzisiaj krajem, bo padały stwierdzenia co najmniej dziwne, ale poważnie. Jeśli spojrzymy dzisiaj na demografię, to od 7 lat ona się nie poprawiła. Ja myślę, że 7 lat to jest ten okres, gdzie pewne symptomy jak gdyby zmian mogłyby się pojawić, a tego po prostu nie widać. Oczywiście próbuje się różne rzeczy, ograniczenia becikowego, wprowadzanie tacierzyńskiego. Tak, tylko to są wszystko półśrodki. Ja myślę, że to, co mój przedmówca z Solidarnej Polski powiedział, przede wszystkim, żeby rozpoczynająca swoje życie dorosłe, rodzina nowo powstała, mogła myśleć o dzieciach, to po pierwsze mieszkanie, tak? Muszą gdzieś mieszkać. A więc trzeba stworzyć warunki. Trzeba stworzyć warunki do tego. Po drugie, praca i możliwość jak gdyby powrotu do tej pracy, tak? Czyli swego rodzaju zamożność. Dwa, żłobki i przedszkola, co przed chwilą również poruszyliśmy, bo te pieniądze, o których przedstawiciel Platformy mówił, jak gdyby kołując i nie wracając do tematu, który poruszył pan redaktor, obowiązywać od pewnej daty. Więc to miały być pieniądze, które jak gdyby to będą pieniądze. Obniżą wysokość opłat za kolejne godziny, za kolejne godziny. Pani minister wyskakuje z pewnym pomysłem, nagle się z niego cofa. Dzisiaj jest problem z przedszkolami, pomimo że jest niż demograficzny, to jeszcze jest problem z przedszkolami, a ze żłobkami na pewno. To są wszystko elementy, które wskazują na to, że nie ma tej polityki prorodzinnej, bo po prostu to są fakty, a opowiadanie o tacierzyńskim, a to, że tam można iść na tydzień, na miesiąc, tacierzyński i tak dalej. No, oczywiście, możemy wszystko opowiadać. To jeszcze na koniec Jerzy Budzyn. Ja się już wykazałem, że wiem, że można iść na miesiąc, więc mam wrażliwość. Dobrze, a czy rząd się wykazuje? Czy koalicja się wykazuje? Nie, koalicja na pewno nie, dlatego że koalicja potrafi znaleźć pieniądze na rzeczy, od których zależą słupki sondażowe, natomiast te, które są w mniemaniu koalicji mniej istotne, to z tego miejsca się te pieniądze zabiera. I najlepszym przykładem są właśnie te przedszkola. Nie ma 300 milionów na przedszkola, ale przypominam, że ostatnio pan prezydent podpisał bardzo fajną ustawę o budowaniu tarczy antyrakietowej w Polsce. Rozumiem, że dla tych młodych rodziców ta tarcza stanowi w ogóle rzecz najważniejszą na świecie i ważniejszą na pewno od tych przedszkoli. I rok do roku na to pieniądze będą się znajdowały i jak gdyby to mamy pewne. Jeżeli chodzi o inne sprawy, no to proszę bardzo, likwidujemy szkołę, likwidujemy stołówki szkolne. Dzisiaj, jest mniej, na rzemieślnictwie. Dzisiaj,
Dzisiaj Biuro Edukacji w Warszawie ale ogłosiło... Ale pan mówi o kompetencjach samorządów, które dzisiaj, pan reprezentuje, ale chwileczkę, a nie chwileczkę, ale wie pan co, ale w tych samorządach rządzi ta sama Platforma Obywatelska. No, gdzie, nie, ale to jest inna? Jest nie inna? Wiem, no, ja Biuro, nie wiem, edukacji, no. Biuro Edukacji w mieście stołecznym Warszawy nie podlega burmistrzowi Guziałowi, tylko podlega pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Pan odpowie na pytanie, ile minimum osób dzieci, było z systemu minimum, oświaty między rokiem 2005 a 2011? Ale minimum dzieci w szkole dzieci mniej. 26 osób. Do tej pory było maksymalnie. To na dzisiaj niestety zakończymy, chociaż w ciekawym momencie przerywamy, zdaję sobie sprawę. Bardzo dziękuję za udział w naszej dzisiejszej debacie. Jerzy Buzyn, Ruch Palikota, dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Arkadiusz Iwaniak, SLD, dziękuję pięknie. Dariusz Grajda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wszystkiego dobrego. Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Dziękuję serdecznie. I Rafał Fleszar, Solidarna Polska. Dziękuję państwu, miłego wieczoru.